Dzień Winuta, Michał Kobosko. PiS szuka trików regulaminowych, by w Sejmie nie doszło do głosowania nad odwołaniem Terleckiego z funkcji wicemarszałka. Dziwne? A co nas jeszcze może zdziwić w działaniu tej zdegenerowanej władzy? Najpierw afery, skandale, czy jak w przypadku Terleckiego głupie i nieodpowiedzialne wpisy w mediach społecznościowych, a potem krycie swoich, a potem paniczna ucieczka przed odpowiedzialnością. Tak działa, tak myśli wierchuszka tej partii. Na szczęście są głosowania, których PiS już odłożyć nie może, w tym to najważniejsze w najbliższych dniach głosowanie na nowego prezydenta Rzeszowa. Kandydatka Kaczyńskiego i kandydat Ziobry przenieśli do Rzeszowa całą wojnę polityczną z Warszawy. Złożyli dziesiątki niewydarzonych obietnic, wydali pieniądze, których nie ma i długo nie będzie, albo pieniądze, które miały być przeznaczone na zupełnie inne cele. Na szczęście rzeszowianie są już na to odporni. Mają po prostu dosyć tej całej ściemy. Naprzeciw dwójce kandydatów rządowych stanął bardzo doświadczony samorządowiec, rodowity rzeszowianin Konrad Fiołek. Konrad, którego wspieramy od początku jego kampanii, może być dumny z roboty, z ciężkiej roboty, jaką wykonał w trakcie tej kampanii. Nieprzypadkowo to jego wsparła cała rzesza samorządowców z całej Polski. I nieprzypadkowo liderzy opozycji demokratycznej powstrzymali się od wizyt w Rzeszowie na ostatnim etapie kampanii. Trzymamy mocno kciuki za Konrada Fiołka. Jego zwycięstwo w tę niedzielę dałoby ogromną nadzieję tym wszystkim, którzy chcą zakończenia afer różnych Terleckich i różnych Obajtków.